Okej, okay. Dzień dobry wszystkim. Zapraszam na spotkanie Cyber Threat Intelligence. Już udostępniam prezentację. Jeszcze potwierdźmy, że mnie słychać. Niech ktoś na czacie kliknie cokolwiek, to jest ok. Artur, dziękuję. Artur, włączamy prezentację. O czym chciałem Wam powiedzieć? Chciałbym powiedzieć o Cyber Threat Intelligence. Jak wykorzystać tą wiedzę, ten trend w bezpieczeństwie, czy ogólnie ten obszar cyberbezpieczeństwa do poprawy swojej firmy, do poprawy bezpieczeństwa w firmie, do poprawy procedur, jak reagować. Spróbujemy to zrobić na przykładach, na tym, jak w rzeczywistości to wygląda. Ja na co dzień pracuję w banku Santander Bank Polska, w zespole analiz i reagowania na cyberzagrożenia. Tam właśnie zajmuję się tym, o czym będę mówił, czyli Cyber Threat Intelligence, poznawaniem zagrożeń, analizą zagrożeń, przekładaniem tych zagrożeń na procedury czy na metody obrony przed nimi. Poza tym, że tak powiem, fascynuję się tym i często lubię dzielić się tymi informacjami. Ważny dodatek tutaj do mojego wystąpienia. Prezentacja, w przeciwieństwie do mojej wiedzy, nie wynika wprost z pracy w banku. Santander Bank Polska nie ujawnia żadnych informacji niejawnych, poufnych czy zastrzeżonych klauzulami RED lub AMBER i w zasadzie jest oparta na informacjach dostępnych w otwartych źródłach, czyli w wielu przypadkach podaję tam link, można sobie potem sięgnąć, pogłębić wiedzę czy przeczytać źródło, na podstawie którego opracowywałem to co tutaj jest. Zacznijmy od tego, co się dzieje w cyberprzestrzeni, czyli to ładnie się nazywa krajobraz zagrożeń. Budujemy sobie taki krajobraz. De facto widzimy, że mamy wojnę. W cyberświecie mamy strony konfliktu, są to kraje, są to wywiady, organizacje, mamy tam cyberprzestępców, aktywistów, hakerów, wszyscy tam funkcjonują, wszyscy operują, atakują, tak, jesteśmy my, że się bronimy, tak, są przeprowadzane różnego rodzaju kampanie i operacje, są to ataki APT, czyli takie bardzo wyszukane, dobrze wycelowane w ofiarę, dopasowane, czy powiedziałbym wykrojone pod swoją ofiarę, tak żeby dokładnie zaatakować i osiągnąć cel. Mamy cyberszpiegostwo, czy wykradanie informacji, całe kampanie dezinformacyjne, ataki DDoS-owe, phishingi. No jest to robione w sposób zorganizowany. Żeby tylko tak nie teoretyzować, kilka przykładów tu na początek, zanim rozpoczniemy część taką intelową. Tak, mamy dużo wycieków. Obecnie dużo wycieków specjalnych lub niespecjalnych. Specjalne to są takie, w których przestępcy włamują się do firmy, wykradają dane i je publikują. Natomiast często są takie wycieki, o których się dowiadujemy przez przypadek i nie wiadomo, co z tymi danymi się stało. I tak było w Mariocie, gdzie przez pewne błędy konfiguracyjne 500 milionów informacji o 500 milionach gości tej firmy, tej sieci hotelowej wyciekły, nikt nie wie, gdzie trafiły. Mamy ataki DDoS, to jest informacja prasowa niedawno opublikowana z ataku trochę wcześniejszego, natomiast jest to jeden z największych ataków DDoS-owych, 2,54 terabita, gdzie Google powiedział, że odparli ten atak, natomiast jasno zrobili atrybucję, że to były źródłem były chińskie adresy, czyli chińscy dostawcy internetu. Duży atak, chcący zatrzymać być może świat, tak, bo zatrzymując pewne główne usługi, zatrzyma się mnóstwo firm, mnóstwo drobniejszych usług, a finalnie ucierpią użytkownicy internetu, użytkownicy tych wszystkich usług. Mamy tego typu ataki, to jest Banco de Chile w 2018 roku, cała ich infrastruktura została zaszyfrowana, w tym wypadku dokładnie nawet nie tyle zaszyfrowana, co dyski zostały sektory rozruchowe zostały wyczyszczone tylko po to, żeby bank nie wstał w poniedziałek rano. Tu fajna metoda dystrybucji tego złośliwego programowania, bo to zostało rozdystrybuowane jako poprawki programu antywirusowego. Wszyscy rano włączyli komputery i się wydarzyło. A tak naprawdę jest to bank, więc w tle przestępcy
dokonali przelewów w systemie swiftowym, kradnąc kilkadziesiąt milionów dolarów. A tego typu atak był w pewnym sensie zasłoną dymną, no bo zanim firma się podniosła do pełnej operacyjności i uruchomiła system, żeby posprawdzać, co się dało, no te transfery tak zostały wyprowadzone, nie dało się ich cofnąć, tak nie dało się zatrzymać. To jest inny rodzaj ataku, to jest typowy już ransomware, gdzie firma została zaszyfrowana tylko po to, żeby no, wpłynąć na jej wycenę giełdową. Tak się ocenia, patrząc na to, co się wydarzyło. Tam miało miejsce agresywne przejęcie tej firmy. Tak, czyli pojawił się nowy właściciel następnego dnia, czy następny poniedziałek, firma została zaszyfrowana. To jedna z większych firm z branży wydobycia aluminium, więc w Norwegii. Więc skończyło się tym, że giełda bardzo negatywnie zareagowała na to zdarzenie, aluminium w górę, firma w dół, tak, przez tydzień tak było, potem to się wyrównało. Szacuje się, że ktoś dobrze zarobił na typowym ataku ransomware'owym, zanim firma się podniosła, to można było zarobić. No i to ataki z pogranicza fizycznych i logicznych, przykłady ataków na bankomaty, w których rzeczywiście przestępcy, infekując środowisko, są w stanie wypłacić pieniądze. Jak widać, spektrum tej wojny jest duże. Dzieje się tego i przestępcy, im bardziej są zorganizowani, tym działają w sposób bardziej systematyczny, tak? Mają swój poziom strategiczny, taktyczny, operacyjny. Tak samo my, jako obrońcy, mamy tą naszą strategię, taktykę i operację, obserwujemy, tak, prowadzimy wywiad. W tym sensie nasz cyberwywiad to jest to, o czym mówię, będę mówił bardziej Cyber Threat Intelligence, gdzie analizujemy możliwości i potencjał naszego przeciwnika, jak atakuje, jakimi metodami, jakie ma narzędzia, jakich ludzi, jak sprawnie, kiedy przeprowadzi operacje, w jaki sposób zaciera ślady. To wszystko się tutaj zbiera na tej wojnie. Tak jak my jako zespoły, które bronią, tak te blue teamy, tak samo przestępcy starają się poznać nasze słabości, przeprowadzają rekonesans, narzędzia, tak pod nas jako potencjalne ofiary. No to lecimy. Cyber security najczęściej buduje się obecnie w oparciu o jakiś model. No i ten model, który tu przedstawiam, jest jednym z bardziej popularnych i bardziej kompletnych. Jest to model NIST-owy bezpieczeństwa, taki cyber security framework, gdzie całe bezpieczeństwo podzielono na 5 głównych domen: protect, detect, respond, recover, identify. I z mojej perspektywy, znaczy tak, protect to jest ten element budowy architektury i zabezpieczeń, wdrażania polityk, tak, wszelakich. Detect to jest wykrywanie i proces wykrycia anomalii czy zdarzeń. Respond to jest reagowanie na incydenty, zaplanowanie ich, analiza, plany mitygacyjne. Tak, recover to są plany odzyskiwania po jakimś tam wydarzeniu. Trochę może upraszczam, ale do tego możemy te obszary sprowadzić. No i identify, no to jest ten cała część zarządcza w bezpieczeństwie, governance, zarządzanie ryzykiem, strategia, zarządzanie urządzeniami czy infrastrukturą w znaczeniu takim papierowym. Z mojego punktu widzenia, czy tego, czym tu się zajmuję, to ten respond, czyli przygotowanie i mitygacja incydentów, no to jest kluczowa, po to funkcjonujemy. Tak? Czyli mamy te nasze 5 domen na polskie: identyfikacja, prewencja, detekcja, reakcja, odzyskiwanie. No i ja mówię, coś robimy źle, żeby lepiej pokazać duże, co robimy źle, no bo jednak dużo robimy źle, jak się czyta, osoby, które interesują się cyberbezpieczeństwem, jeżeli czytają nagłówki branżowych mediów, no to widzą, że każdego dnia ktoś jest zaatakowany, tu wyciekły dane, tutaj no te wycinki, które pokazają, to takie jakieś dobre przykłady, natomiast tego jest bardzo dużo. Coś w wielu firmach nie wychodzi, a przestępcy brutalnie to wykorzystują. No i to, co widzimy, nie ma czegoś, co się nazywa antycypacja, czyli przewidywanie ruchu przeciwnika, przewidywanie możliwości
co robi nasz przeciwnik, co robi ten haker. W tym modelu tak naprawdę wprost nigdzie nie jest to ujęte. Trochę nie wprost. Jest to w obszarze respond, tak? W części reagowania na incydenty, jest część pozyskiwania informacji, tak żeby przygotować plany mitygacji, więc ta antycypacja jest. I ta antycypacja to tak naprawdę jest właśnie Cyber Threat Intelligence. Upraszczając, jest to coś znane od dawna, to tu sięgam po Sun Tzu. Poznanie innych i poznanie siebie to zwycięstwo bez ryzyka, poznanie otoczenia i poznanie sytuacji to zwycięstwo całkowite. Cyber Threat Intelligence to jest dokładnie poznanie naszego otoczenia i poznanie sytuacji, poznanie swojego przeciwnika. Trzeba wiedzieć tak naprawdę, przed kim się buduje tą obronę. Tak? Obronę mam w znaczeniu całą infrastrukturę, jeżeli kupuje się urządzenia, jeżeli wdraża się polityki, przygotowuje się całe rozwiązania bezpieczeństwa i to bezpieczne środowisko do pracy, no to trzeba wiedzieć, jak to zbudować, kto nas może zaatakować i jakimi metodami, bo bez tej wiedzy no to będziemy się okopywać na wszystkie możliwe strony, a przeciwnik i tak sobie to ominie, no bo dokładnie wie, jak to ominie. Więc trzeba poznać swojego adwersarza, trzeba poznać techniki, taktyki, jakie stosuje wróg. Trzeba wiedzieć, czy mamy potencjał go zauważyć. Jeżeli wiemy, że hakerzy od początku roku wykorzystują jakąś technikę ataku, na przykład zdalne wykonanie polecenia poprzez PSEC, taka jest technika, tak? I ona służy do dystrybucji czy rozpowszechniania w sieciach lokalnych malware'u, głównie ransomware. No i teraz wiedzą, że 50% hakerów obecnie atakujących stosuje tą technikę, to czy my mamy możliwość jej wykrycia, wykorzystania tej techniki, czy mamy możliwość jej zatrzymania? Jeżeli nie mamy, no to coś trzeba by zrobić, tak? Albo zakładamy, że ryzyko jest na tyle minimalne, że tego nie robimy. Natomiast trzeba to wiedzieć, bo jeżeli nie będziemy tego znali, no to w pewnym momencie ktoś, a obudujemy się trzema firewallami i VPN-em, no to ktoś przyjdzie, zaloguje się naszego VPN-a, ominie nasze firewall i zrobi co zechce. Czyli trzeba na bieżąco analizować, bo kim są hakerzy? No i tutaj zdjęcie, kim myślimy, że są hakerzy, jest duże takie przekonanie, że hakerzy to jak w amerykańskich filmach, kraciasta koszula, Gwiezdne Wojny, dużo różnych monitorów na nich, nie wiadomo co, tak? Natomiast to takie hollywoodzkie spojrzenie na hakerów. Obecnie hakerzy wyglądają tak trochę inaczej. Są to zorganizowane bardzo grupy, niemal armie. Tu wprost są kraje, które mają szkolone armie i mają swoje zadania, struktury i każdy robi co trzeba. Nie ma miejsca na jakąś taką pomyłkę czy swobodę. Oczywiście tacy freelancerzy też się trafiają, którzy potrafią robić dużo zamieszania czy dużo ataków kompletnych. No są to pojedyncze przypadki, zazwyczaj jednak to są bardzo zorganizowane grupy z dobrym podziałem ról. To, co my robimy, to modelujemy zagrożenia, czyli identyfikujemy sobie to, co się dzieje na świecie, staramy się zrozumieć, jaki to ma wpływ dla naszego systemu informatycznego, dla naszych aplikacji czy danych. Czy to w ogóle jest dla nas zagrożenie, tak? To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jeżeli sobie podzielimy cały obszar zagrożeń na kilka kategorii, na przykład ataki DDoS, ataki na infrastrukturę, ataki mailowe, tak, to pytanie, które z tych zagrożeń nas dotykają, bo być może na przykład ataki DDoS nas nie dotykają, dlatego że oczywiście to ja teraz tak trochę odrywam od rzeczywistości, ale być może w Polsce te ataki się nie zdarzają albo nie jesteśmy celem, więc ryzyko wystąpienia takiego ataku u nas jest niewielkie i być może nie ma dużej presji na budowanie ochrony. Tak, skupmy się na te ataki, rodzaj ataków, czy modele wręcz, które się u nas zdarzają. To modelowanie zagrożeń sprowadza się wprost do zidentyfikowania swoich aktywów. Musimy wiedzieć, jakie systemy mamy, gdzie te systemy mamy, jakie na nich jest oprogramowanie, bo bez tej wiedzy nie będziemy w stanie potem zarządzać bezpieczeństwem. Potem tak jak druga strona, opis zagrożenia. Jak tak naprawdę taki atak przebiega, z jakich technik, taktyk, procedur się składa, czyli rozkładamy go sobie na elementy. Tak naprawdę często sami nie musimy tego robić, bo dostajemy tą informację, jeżeli dobrze współpracujemy, o czym teraz powiem.
I wiedząc, jak wygląda atak, sprawdzamy, czy taki atak u nas się powiedzie. Tak, jest to analiza możliwości przeprowadzania ataku. Jest to takie zbudowanie tego związku pomiędzy zagrożeniem a aktywami, tak, z tymi systemami w organizacji. Ładnie się mówi, jest to identyfikacja powierzchni ataku, czyli jeżeli atak wykorzystuje, nie wiem, podatność w technologii Citrix, dosyć modne na początku tego roku, no to jest on dobrze opisany, dostajemy taką analizę, to pierwsze, co sprawdzamy, tak, czy mamy powierzchnię ataku, czyli czy my wykorzystujemy tą technologię. Jeżeli wykorzystujemy tą technologię, no to kolejny krok, czy fakt wykorzystywania tej technologii, tak powiem, pokrywa się z tym atakiem, czy to jest ta wersja, to oprogramowanie, które może zostać zaatakowane. Tak, jeżeli się pokrywa, no, czyli jesteśmy narażeni, musimy przygotować jakiś plan ochrony, żeby ten atak u nas się nie zmaterializował. I oczywiście analizujemy od razu potencjalne skutki, tak? Wiedząc, w którym systemie to jest, tak, jeżeli to jest Citrix i to jest na froncie, tak, na przykład to, o czym ja gdzieś tam mówię w tle, to jest atak na bramkę VPN-ową. I teraz, jeżeli przestępca przejmie bramkę VPN-ową naszą, no to. To dostęp ma prawie do całej infrastruktury, no źle to wygląda. Natomiast jeżeli jest to jakiś system pomocniczy, nie wiem, wysyłania komunikatów jakichś do firmy trzeciej albo no, powiedzmy mniej ważny, tak, nie krytyczny dla firmy, no to też to od razu wpływa na naszą analizę i na podejmowane kroki, tak, czyli powierzchnia ataku i ocenienie możliwości i skutków tego przeprowadzania tego ataku. I teraz, co zrobić z tą wiedzą? Bo bardzo często w wielu firmach zdobywa się tą wiedzę, korzysta się z takich miejsc, gdzie takie analizy są przygotowane, czy takie ostrzeżenia są dystrybuowane. Dla przykładu sektor finansowy wręcz ma obowiązek to robić, czyli wymieniać się informacjami o zagrożeniach, o atakach. Jest taka duża organizacja, nazywa się FS Isaac, która w ramach tego sektora wymienia się informacjami. Tak, no i ważne, żeby nie robić z tych informacji czytelni. Tak, ważne, żeby tymi zagrożeniami, o których czytamy, czyli ataki DDoS, ataki typu BEC, tak, czyli podszywania się pod ważne osoby, tak, dystrybucja malware'u jakiejś konkretnej rodziny, no, tym trzeba zarządzić. To zarządzanie, tak, to się nazywa threat management. Jest to osobny proces, osobne podejście. Każdy powinien to sobie wypracować w zależności od tego, tak naprawdę, jaką ma infrastrukturę, jakie ma zasoby, tak, ludzkie i możliwość. Natomiast zawsze da się tym zarządzić, tylko jest kwestia skali dopasowania do użytkowników. To nasz threat management, czyli zarządzanie zagrożeniami, tak, bierze się z tej części threat intelligence, czyli pozyskania informacji. Natomiast potem już to zadaniem właśnie threat managementu jest przygotowanie planów mitygujących, czyli jak ograniczyć dany atak, które polityki wdrożyć, w jakim czasie, które systemy spatchować i tak dalej. Tak? Jak vulnerability, jak zarządzić podatnościami, jeżeli mamy całą grupę podatności, tak, mamy w jednym Patch Tuesday 122 podatności, mamy 200 tysięcy pracowników, komputerów w tym znaczeniu myślimy i 1000 serwerów. I teraz musimy odpowiednio rozłożyć harmonogram, więc na podstawie tego oceny zagrożeń wynikających z tych podatności jesteśmy w stanie nadać priorytety i ułożyć cały plan zarządzania podatnościami. W zależności od tego, co przychodzi nam w tym threat intelu, jesteśmy w stanie poprawić nasz proces reagowania na incydenty i na przykład przeprowadzić też hunting, czyli wiedząc, że w banku X przestępcy atakowali z wykorzystaniem jakiegoś tam malware'u i mamy dane tego malware'u, jesteśmy w stanie na podstawie tych informacji, sygnatur czy jakichś tam śladów, które zostawia, robić analizę po naszej infrastrukturze w poszukiwaniu, czy czasem u nas podobny atak nie miał miejsca, tylko go nie zauważyliśmy, to jest hunting, tylko do tego trzeba mieć tą dojrzałość, żeby pozyskać tą informację, jak wygląda taki atak i móc przełożyć na poszukiwanie, tak? Trzeba mieć technologię czy sposób poszukiwania. Nie wszystko wiąże się od razu z kupnem jakichś tam niesamowitych narzędzi, bo tak naprawdę hunting to jest
pomysł i można go robić różnymi sposobami. Są organizacje, które pokazują i dają narzędzia, jak to zrobić w dużym enterprise'owym środowisku, no, przez odpowiednie oskryptowanie i polityki. Ale threat management, czyli to zarządzanie, czy wiedza o zagrożeniach, wpływa nam na analizę ryzyka. Tak? To jest to, co powinno budować analizę ryzyka w organizacji, żeby w dużej mierze to w analizie ryzyka jest taki element prawdopodobieństwa, tak, móc wyważać, czy dane zdarzenie się zmaterializowało, na ile jesteśmy zabezpieczeni, żeby się u nas nie zmaterializowało. Threat management, wpływ na operacje w zespołach bezpieczeństwa w SOC-u. Tak naprawdę chodzi o to, że jeżeli wiemy, że spodziewamy się kampanii jakiś atak malwarem typu agent Tesla, Emotet latał, tak, przez pół roku, jedne pół roku, potem drugie pół roku latał sobie Emotet, tak, no to wprowadzamy odpowiednie polityki zabezpieczające do detekcji, wprowadzamy ostrzeżenia dla zespołów, żeby wiedziały, czego się spodziewać, poprawiamy plany ich działania, tak żeby z tym zagrożeniem umieli pracować. No i ostatni taki duży wpływ, no to jest na naszych liderów, czyli szefostwo firmy, żeby wiedzieli tak naprawdę, co nam grozi, z której strony, żeby nie było w pewnym momencie zdziwienia, że jesteśmy zaszyfrowani. Skąd bierzemy informacje? Tak, ważny element. Skąd to wszystko wiedzieć? Nie wszystko trzeba kupować. Dużo informacji jest dostępnych, tylko trzeba zbudować sobie pewien warsztat do sięgania po te informacje, żeby czyli intelowych. Tym warsztatem są analizy. Tak, ja tu mam ładnie to spisane. Mamy analizy i firm, które się w tym specjalizują. To są ISAC-i, czyli organizacje do wymiany informacji o zagrożeniach. Są CERT-y, różne krajowe czy branżowe. Są MISP-y, czyli to takie platformy wymiany informacji. Czerpiemy z bazy podatności CVE, wiemy wtedy, co się pojawiło, sprawdzamy, czy mamy tą powierzchnię. Raporty i ostrzeżenia firm analitycznych, dużo firm, w zasadzie każda porządna firma publikuje regularnie raporty. Z nimi jest taki problem, że często są lekko opóźnione, w tym sensie, że opisują atak, który no był miesiąc temu albo rok temu, tak, no bo całościowo tam potrafią przeanalizować, to już jest mniej z punktu widzenia bieżącego zagrożenia, natomiast jesteśmy w stanie tą wiedzę wykorzystać do budowy bezpieczeństwa, żeby poprawiać swoje polityki czy weryfikować. Tak, analizujemy malware, który się pojawia, tak, robimy sobie sandboxy, wrzucamy, patrzymy, wyciągamy z niego te techniki, jakie wykorzystuje, z jakimi serwerami się łączy, tak, jesteśmy w stanie tu coś przewidywać. Robimy researche w różnych tak narzędziach DNS reputacyjny, w darknecie, czy bezpośrednio na blogach różnych analityków, czy wręcz w Twitterach. Bardzo dobre źródło informacji, bo ostatnio szybciej tam się pojawiają informacje niż w raportach firm analitycznych i często są to już oficjalne kanały komunikacji. Czego w tym wszystkim szukać? Jak mamy taki natłok informacji, naprawdę dużo tego jest, każdego dnia mogą być tony informacji, trzeba umieć to filtrować. Szukamy, kto jest celem. Patrzymy, czy my jesteśmy celem, albo nasza branża, czy nasz kraj. Patrzymy, kto atakuje, czy jest to ktoś, kto jest związany, znany z ataków na nas, czy raczej powiedzmy, jeżeli ktoś atakuje w Azji, tak, sektor ropa i nafta, no to pytanie, jak jesteśmy w sektorze bankowym, czy taki atak nas będzie interesował? To jest do oceny, natomiast często jest to ważne, kto jest celem, kto jest atakującym, żeby nie zginąć w natłoku informacji. Tak, szukamy metod, szukamy całych operacji, czy czasem nie jesteśmy częścią jakiejś operacji, tak, jeżeli ten emotet się u nas pojawiał w Polsce i był bardzo aktywny, to okazuje się, że był aktywny najpierw w całej Europie, czasem w całym świecie, w zależności od różnych wydarzeń w różnych krajach, więc jeżeli wiemy, że jesteśmy częścią operacji, ten atak jest częścią operacji, no to swobodnie jesteśmy w stanie się przygotowywać, czy te obrony przygotowywać. To, co jeszcze musimy zwracać uwagę, na firmy trzecie. Musimy analizować, czy wiedzieć, czy firmy, z którymi współpracujemy, czy firmy, którym zaufaliśmy i daliśmy dostęp do naszej infrastruktury, nie zostały zaatakowane. No i tu to chciałem bardzo pokazać wam. To jest model MITRE ATT&CK.
Tak. On się zmienia. Co 3 miesiące chyba jest nowa publikacja. W tym modelu są sklasyfikowane wszystkie znane techniki ataku. Tak? Każdy punkcik to jest kolejna technika. Pionowo to są taktyki, kolumn to są taktyki. No i te taktyki obrazują taki atak, łańcuch, kiedy przestępca atakuje, tak, począwszy od dostępu początkowego, tak, przez wykonanie kodu, persystencja to jest pozostanie w systemie, omijanie zabezpieczeń, tak, eksfiltracja i tak dalej, więc wszystkie znane ataki są rozbudowywane, czy da się je opisać poprzez wybranie odpowiednich elementów z tego modelu i w ten sposób jesteśmy w stanie budować bezpieczeństwo. Jeżeli mamy atak i sobie go zamodelujemy tutaj, czyli MITRE da jeszcze fajne narzędzia do modelowania, tak, że można sobie jasno zaznaczyć, jak wygląda atak, czyli w jaki sposób przestępca przechodzi poszczególne elementy i patrzymy sobie na naszą technologię i sprawdzamy, czy metody obrony, czy my w tych elementach mamy jakąśkolwiek obronę, tak. Więc i mamy pełne pokrycie, to możemy stwierdzić, dobra, jesteśmy bezpieczni. Tak, jeżeli okazuje się, że jest gdzieś jakaś luka, bo na przykład w metodzie execution, w taktyce execution przestępca wykorzystuje PowerShell, a my nie kontrolujemy tego PowerShella w organizacji, no to wtedy no widzimy, że jest luka i przestępca jest w stanie nam zaszkodzić. Pytanie, co zrobić? Sięgając po model MITRE, jesteśmy w stanie dostać też wskazówki, jak z daną taktyką, jak ją wykrywać, w jaki sposób mitygować. Nie wszystko jest takie proste do wykrycia i do zrobienia. To przykład z PowerShellem jest fajny, bo co zrobić z PowerShellem w organizacji, jak wszyscy admini lubią korzystać, tak? I wyłączenie jego to jest trudny bardzo temat, niewygodny. No ale co można zrobić? Można podpisywać, że tylko wykorzystujemy podpisane tak PowerShell, albo nie pozwalamy PowerShellowi łączyć się poza stację. No, różne pomysły, natomiast no, trzeba umieć tym, przepraszam, zarządzić. Dobra, bo trzeba jeszcze jakieś fajne smaczki wam powiedzieć, nie tylko o teorii CTM-owej, ale ważny jeszcze element, ten nasz cały CTI, tak, Threat Intelligence, dzieli się, tak jak na początku powiedziałem, na strategię, taktykę, operację i technikę. Mamy poziom taktyczny, gdzie wykrywamy metody ataku, narzędzia i to daje nam pewną ocenę naszego przeciwnika, ocenę, kto nas atakuje i jak jest dobry. Wtedy jesteśmy w stanie wykrywać te narzędzia, blokować, tak, nie wiem, jeżeli ktoś w swoim ataku wykorzystuje TeamViewera, tak, instaluje na stacjach i jakoś tam infiltruje przez TeamViewera i wiemy, że tego narzędzia używa, jesteśmy w stanie szybciutko zbudować ochronę przeciwko konkretnemu narzędziu, więc musimy znać taktykę. Drugi poziom, czy w zasadzie tak naprawdę najniższy, to jest technika, są to wskaźniki zagrożeń, tak zwane IOC, Indicator of Compromise, gdzie z malware'u czy ogólnie z ataku wyciąga się takie bardzo niskopoziomowe informacje w stylu adresy IP, hasze plików, ścieżki, domeny, które są wykorzystane. Natomiast no, fajna to jest informacja, jednak operacyjnie jej wartość robi się coraz niższa, no bo przestępcy bardzo dobrze lawirują pomiędzy tego typu informacjami i malware tworzą polimorficznie, gdzie każda próbka jest inna i gromadzenie haszy malware'u okazuje się zupełnie stratą czasu, no bo każdego dnia będzie coś innego u nas. Tak, poziom operacyjny to jest taki poziom w określaniu przyszłych zagrożeń. Tak, szacowanie możliwości organizacji naszej dla przyjęcia ataków. No i poziom strategiczny to jest poziom ryzyk i oceny krytyczności. To jest poziom ten, z którym wychodzi się, bo pewną rolą Cyber Threat Intelligence jest informowanie tak zarządcze, żeby poinformować nasz zarząd, naszą firmę o tym, co się dzieje, żeby byli w stanie dobrze zarządzać. Dobra, no i teraz coś z życia, czyli gdy malware
Ucieknie z laboratorium. Konkretne przypadki. Tak wygląda ekran, jak malware ucieknie z laboratorium. Nie wiem, czy ktoś pozna. Jak pozna, to fajnie. Jeżeli widział to na swoim komputerze, to gorzej, bo to jest atak ransomware'owy. To jest screen PSPT, czyli zaszyfrowane środowisko, zaszyfrowany cały dysk. Tak, ataki ransomware'owe zyskały na popularności, dlatego wybrałem je tutaj, żeby troszeczkę przybliżyć. Zasadniczo trzeba pamiętać, że ransomware nie jest atakiem szyfrującym dyski. To jest szersze pojęcie. Ataki ransomware'owe mogą też być związane z wymuszaniem okupu za nieujawnianie danych, czy wymuszaniem okupu za nieprzeprowadzanie ataku DDoS. Pierwsze czy początkowe ataki ransomware'owe były atakami, w których był blokowany komputer i za odblokowanie trzeba było wpisać kod i zapłacić. One były bardzo łatwe do ominięcia, bo wystarczyło uruchomić komputer w trybie awaryjnym, wyłączyć program i dalej wszystko sobie działało. Więc przestępcy zaczęli myśleć, zaczęli inaczej pracować, zrobili już kryptolokery, które szyfrowały dyski. Już tam w 2012 roku takowe się pojawiły. Trochę ofiar było, jednak to nie było takie bolesne do tego dnia, tak? WannaCry, 12 maja 2017 rok i się okazuje, że pół świata, może przesadzam, ale wszyscy znają ten atak, mnóstwo komputerów zostało zainfekowanych, zaczęło się gdzieś tam w Hongkongu czy na Tajwanie chyba, na Tajwanie, jako pacjent zero, natomiast ten atak nie był niczym takim spektakularnym. On w sobie połączył dwa rodzaje ataków. Połączył sobie atak typu robak, czyli że malware sam się roznosi po sieci, znany już wcześniej, tak jakby był SASER, taki bardzo znany, z atakiem typu CryptoLocker, czyli z szyfrowaniem dysku. Do tego dodana była metoda roznoszenia się, tak to nazwijmy tak, po sieci w postaci poprzez exploit Ethernal Blue, który był chwilę wcześniej wykradziony i opublikowany tam z baz NSA. No i skutki bardzo duże, tak 200 tysięcy komputerów, 150 krajów, najwięcej to jednak Azja, Rosja, Ukraina, Indie. Natomiast jasno potem zostało to gdzieś tam wyartykułowane, że to wygląda, jakby jednak wymknęło się spod kontroli, gdyż w tym malwareze były tak zwane kill switche, czyli zabezpieczenia, które twórcy złośliwego oprogramowania wkładają do niego, żeby nie wykonać go we własnym środowisku, żeby sobie nie zaszkodzić. Więc w WannaCry były w dwóch pierwszych wersjach były kill switche, że można było, żeby przestępcy byli bezpieczni. Teraz jak analitycy odkryli te kill switche, no to byli w stanie zrobić zabezpieczenie takie w skali światowej, bo w tym wypadku kill switchem była domena, tak? Malware sprawdzał, czy w sieci lokalnej jest dostępna taka domena. Jak jest, no to się nie wykonywa. Finalnie atrybucja, czyli ten atak został przypisany koreańskim grupie hakerów Lazarus, to jest APT-38, powiązanych z ich nim rządem. Natomiast mówi się, że to jednak troszkę uciekło. To jest ten atak już nie uciekł spod kontroli, to jest świadomy atak na Ukrainę, 2017 rok, dystrybucja poprzez właśnie firmę trzecią, firma Medoc, która tworzyła oprogramowanie, taka typu płatnik u nas, czyli w której wszystkie podmioty gospodarcze wymieniają informacje o podatkach z centralą, więc każdy musi mieć zainstalowany ten program, każdy podmiot, no i serwery twórcy oprogramowania zostały przejęte, tam zostały zainfekowane kod, tak, zrobiony był wodopój, gdzie firmy sobie pobrały tą aktualizację tego oprogramowania z pewnym implantem, który został wykonany konkretnego dnia, no i wtedy zostało zaszyfrowane niemal całe środowisko IT na Ukrainie. Po głębszych analizach okazało się, że to nie był ransomware, bo początkowo myślano, że to jest taki sam WannaCry, ktoś chce okupu, dużo zarobić, zatrzymał pół świata, natomiast nie. Ten atak nazwano NotPetya, bo
technicznie był podobny do Petri, natomiast okazało się, że on nie szyfrował dysku w tym znaczeniu, że nie dało się go odszyfrowywać. On go tak jakby szyfrował w sposób nieodwracalny, czyli był to wiper, niszczył dane i celem było zniszczenie. Tak? No i to było o tyle dziwne, że zazwyczaj w atakach ransomware'owych celem jest nie zniszczenie, tylko okup, więc przestępcy nie szyfrują całości, nie niszczą całości, tylko wybierają sobie konkretny rodzaj plików. Tu jest definicja plików, które są szyfrowane przez Malwarepetya. Tak, są to pliki z danymi, tak, maile, PDF-y, jakieś kody oprogramowania, bazy danych, bo to SQL widzę, XLS, tak, DOCE i VMDK, czyli obrazy na przykład maszyn wirtualnych. Czyli to, co dla użytkownika ma znaczenie, to zostaje zaszyfrowane, cała reszta ma sobie działać, no i potem jest okup, żeby to odzyskać. No i tutaj widać, ile czasu potrzebują przestępcy na uzbrojenie się i przeprowadzenie ataku. W przypadku WannaCry podatność, która została wykorzystana, została opublikowana 14 marca. 14 kwietnia już był na świecie dostępny exploit, czyli taka próbka złośliwego oprogramowania. Ona jeszcze nie miała wszystkich złośliwych cech, natomiast już pokazywała, jak można wykorzystać ten exploit do złych cech. No i potem mija niemal miesiąc i jest masowy atak WannaCry. Potem kolejne tam też miesiąc na trochę więcej i jest atak, tak, ten Petya, NotPetya na Ukrainę. Czyli przestępcy wtedy potrzebowali 2 miesięcy od podatności. Od podatności do ataku. Tak, z czego miesiąc to jest tak zwane uzbrojenie. Obecnie te czasy się skróciły, narzędzia już mają coraz bardziej uniwersalne i są w stanie w ciągu 7 dni się uzbroić. Czyli jeżeli wyjdzie nam krytyczna podatność, no to tak już od 3 do dni do tygodnia zaczyna pojawiać się malware, który to robi. Skąd to wiemy? No właśnie z analizy zagrożeń, z analizy tego, co się dzieje w cyberprzestrzeni. Nastąpił po tych atakach WannaCry'owych nastąpił pewien spokój. Dlaczego? No bo wszyscy wiedzieli, że to jest bardzo złe i zaczęli przygotować plany DR-owe, tak, żeby móc podnieść firmę. Tak naprawdę to był wielki rozwój ogólnie w systemach archiwizacji, no bo wszyscy zaczęli planować, jak się zbackupować i jak się odzyskać. Wydawało się, że ransomware stracił na popularności, no bo już nikt nie płaci okupu, bo ma dobry backup. Nie, tak naprawdę przestępcy poszukiwali nowego modelu biznesowego, znaleźli go. Tym modelem biznesowym tak naprawdę dużym krokiem był Grand Crab. Tutaj taki kalendarz, jak to wyglądało, bo mieliśmy WannaCry. W 2018 roku to był Ryuk, który był dystrybuowany razem z Emotetem. W 2019 roku Grand Crab. I dlaczego Grand Crab? To był malware, po pierwsze, ransomware zarządzalny. On był wielomodułowy, miał możliwości infiltracji środowiska, miał możliwości wykradania danych, był zarządzalny z zewnątrz. Na dodatek tak mógł sam się roznosić po infrastrukturze i podłączać do serwera zarządzającego. No i był pierwszym, który zaczął być używany w modelu ransomware as a service. Dlaczego ransomware działa? No bo ciągle mamy podatności. Po jakiejś analizie, tak, tu są źródła tej analizy, wybrano, że w tych najbardziej popularnych programach, tak, Windows, Oracle, Liferay, Office, Adobe, SharePoint, tak, jest pewna grupa podatności, 67, są to różnego wieku podatności, które się zdarzają w infrastrukturze, których firmy, ludzie nie patrzą i przestępcy to wykorzystują. Tak, wystarczy kilka z nich, żeby, no to jest taki zbiór, które z których firm pochodzą, gdzie jest najwięcej dziur, ale wystarczy kilka podatności, żeby przejść całą ścieżkę. Zwróćcie uwagę, tak, mamy do pokonania 4 kroki, initial access, czyli wejście do infrastruktury, wykradzenie haseł, czyli ogólnie podniesienie sobie uprawnień, bo w atakach ransomware'owych przestępcy nie chcą
zaatakować jednej, zdobyć jednej stacji, tak? Zrobią phishing, czy brute force'ują jakąś usługę i będą na tej stacji, no to nie o to do końca chodzi. Im chodzi o zdobycie dużej ilości stacji, żeby je zaszyfrować, żeby skutki były bardzo dotkliwe, więc muszą tak naprawdę jakąś metodą się rozprzestrzenić. To jest lateral movement i to są różne metody, i ten PSEG, o którym mówiłem, i WMI, czy ogólnie tak Cobalt Strike jako takie narzędzie hakerskie, nie oszukujmy się. Chociaż niby legalne narzędzie, ale wykorzystywane głównie przez hakerów. Natomiast oni chcieliby zdobyć kontroler domeny. Jeżeli mamy środowisko Windowsowe, to zdobycie kontrolera domeny dla nich to jest no, taki, powiedziałbym ładnie, golden ticket, tak, do zdobycia całej infrastruktury, dlatego że są w stanie potem rzeczywiście wszystkie komputery w tej domenie zaszyfrować i wtedy ten ich okup ma duży sens. No i teraz jako fajny przykład chciałem pokazać Ragnar Locker jako malware, przechytrzyć przeciwnika, no bo wirtualizacja pomaga nam, wszyscy prawie już używają wirtualizacji nawet na lokalnych stacjach, natomiast tu wirtualizacja bardzo pomogła przestępcom, żeby nie wchodzić w szczegóły duże techniczne, to cały atak polega na tym, że przestępca w mailu czy w dokumencie wysyła skrypt, który się wykonuje. Ten skrypt na pozór nie jest złośliwy, bo on tak naprawdę dociąga sobie VirtualBoxa, dosyć starą wersję z 2009 roku, samą binarkę i go uruchamia. On wraz z tym VirtualBoxem dociąga sobie obraz dysku z Windowsem XP, takie mikro VDI, i tam też jest taki mały sobie malware Ragnar Locker. I to wszystko się udaje. Dlaczego się udaje? Dlatego tak naprawdę się udaje, że nasze programy antywirusowe nie są w stanie sprawdzić czegoś, co jest obrazem dysku, tak? Czyli to, co jest tam dociągnięte, omija wszystkie zabezpieczenia. Obraz dysku na tym poziomie analizy, no to jest po prostu jakaś duży zbiór danych, często jest za duży do analizy lub często entropia w nim jest taka, że nie wyłapie tych miejsc, które mogą być potencjalnie groźne, więc tego typu wszystkie obrazy przechodzą przez całą infrastrukturę. No i tutaj tak naprawdę uruchamiany był VirtualBox, on sobie uruchamiał tego Windowsa XP, podmontowywał swojego nosiciela jako dyski, no i szyfrował. Więc w ten sposób system, który dociągnął i uruchomił sobie Windowsa XP, został zaszyfrowany przez to, co dociągnął. Bardzo sprytne, bardzo wyrafinowane i bardzo mało sposobów na zablokowanie tego, tak? Trzeba zacząć właśnie przeanalizować ten atak, tak, żeby zobaczyć, kurczę, no tyle tu elementów się wydarzyło i dlaczego to się udało, tak? No bo co? No bo można ściągnąć z internetu instalkę, można uruchomić, można. Chyba że wprowadzimy whitelistowanie, to bach, mamy już zarządzanie oprogramowaniem odpowiednie, no to zatrzymamy ten atak. Tak? Drugi tutaj element, który może się udać, wyłapanie jakichś charakterystycznych elementów tego skryptu. Tutaj te charakterystyczne elementy zaznaczyłem na czerwono, to jest na przykład delayed shadows, czyli skasowanie no, tych kopii systemu Windows, które są robione. Dużo malware'u to wykorzystuje, więc jeżeli będziemy wykrywać użycie polecenia WSS admin delayed shadows, no to ok, wykryjemy nie tylko ten atak, ale więcej. Więc trzeba to przeanalizować, żeby być w stanie wdrożyć jakieś metody. Po to mamy właśnie nasze Cyber Threat Intelligence. Wiemy, jak wygląda atak, patrzymy, na ile może się u nas powieść. A czy będziemy ofiarą? No jak jesteśmy duzi, to na pewno ktoś się nam interesuje, ale życie pokazuje, że też i małymi ci przestępcy się interesują. Jeżeli jest niski koszt ataku dla nich, to atakują. Powstał model Ransomware as a Service, czyli przestępcy już zaczęli się specjalizować, powstały zorganizowane grupy, które mają swoje pewne struktury, tam każdy odpowiada za jakąś część, tak? Są osoby, które piszą ransomware, są takie, które go dystrybuują, nim zarządzają, negocjują okup. No jak zobaczyli, że taka grupa dobrze działa, to chciała rozszerzyć swoją działalność, więc zaczęła sprzedawać swoje usługi. W internecie jest sobie panel i można wejść w kooperację z taką grupą,
Tak, i zadaniem takiego partnera jest wskazanie ofiary albo wręcz włamanie się do infrastruktury ofiary, a potem to już ta grupa poprzez te swoje narzędzia, które cały czas rozwija, przeprowadza atak, tak, szyfruje dyski, negocjuje okup, no i po wywiadzie jednego z tego typu hakerów, tak jasne jest, że między 30% zabiera grupa w modelu, tak, usługodawca, a resztę zabiera ten partner, który korzysta z tej usługi. Tak, jednym pierwszym twórcą tego modelu jest Grant Crabb. I dobrze mu to szło. W pewnym momencie postanowił sprzedać całą swoje kody. Do tego zaraz dojdziemy. Natomiast kolejną taką ewolucją w modelu to był atak na Travelex. Travelex to jest taki duży portal transakcyjny, kantor walutowy. No i tam pojawił się Sodino Kibi, ładna nazwa, który w nocy tam z 30 grudnia na 1 stycznia, bo to trochę trwało, tak się śmieję, no, noc trochę dłuższa, ale wtedy firma nie działała, poprzez luki w oprogramowaniu w bramce VPN-owej Citrixowej zdobył infrastrukturę, wykopiował stamtąd dane klientów i poprosił, zażądał okupu. Zażądał trochę pieniędzy, czy najpierw 3 miliony dolarów okupu za nieujawnianie danych klientów. Travelex nie zapłacił, no to oni ujawnili część danych i poprosili 6 milionów. Tak? Po tygodniu stawka rośnie dwukrotnie w tej branży. No, chyba zapłacili. Jak się okazuje, potem w tym wywiadzie Reveal właśnie potwierdził, że tak, zapłacili, że to jest jego największy biznes, największa ofiara, że 6 milionów dolarów zapłacili. Tu jest opis luk, jakie zostały wykorzystane. Kilka luk tak naprawdę i to takie, jak widać, luki 10 na 10, jeśli chodzi o wycenę CVSS, więc nie zostały prawie 9 miesięcy załatane, tak, bo luka w Pulse Secure była z marca, a tak był w grudniu, więc jest to znaczące. No skąd się wziął Sodino Kibi? No, podejrzewa się, że to właśnie jest kontynuacja Grant Crabba. Grant Crabb w połowie roku postanowił sprzedać kody do swojego rozwiązania, natomiast wydevelopował nowy rodzaj malwareu i nim działa. Konkurencją dla Sodino Kibi jest Maze, no i bo te kody tak naprawdę kilka grup kupiło, zaczęło rozwijać i teraz mamy dużo, dużo ataków. Kim są ofiary? Ofiar jest bardzo dużo, to jest wzrost siedmiokrotny, tak rok do roku. Dane tu mam na połowę mniej więcej października. Jest 17 grup, która przeprowadza ataki, 800 ofiar. Każda z tych grup prowadzi taką swoją tablicę swoich ofiar, gdzie publikuje wykradzione dane, jeżeli nie dostaną okupu, lub tylko informacja, że zostały tam jakieś dowody na to, że nastąpiło włamanie. No to jest dużo. Ofiarami są różne firmy. Tak, tu jest lista, ona jest trochę dłuższa, ale już nie dało się tego bardziej upchać. Ale z grubych firm to jest, wiecie, Volkswagen, Canon, Banco de Chile, o którym zaraz powiem, i na przykład Garmin. Tak, z Garminem jest ciekawa historia, trochę przeciągam, ale jeszcze potrzebuję 3 minutki i już dobrną. Z Garminem jest o tyle ciekawa historia, że na początku oni się nie przyznawali. Tak, klientom się wyłączyły zegarki, bo nie były w stanie skontaktować się i pobrać danych treningowych. Wszystkie systemy były w stanie serwisowym, tak. No, ktoś tam mówił, że są zaszyfrowani, oni się nie przyznawali, no ale w końcu się przyznali. Tak, z tydzień trwały negocjacje, Garmin się nie przyznał, ale się podniósł. No i na początku oni się nie przyznawali do tego, że zapłacili ten okup, natomiast na VirusTotalu pojawiło się oprogramowanie deszyfrujące wraz ze skryptami dostarczonymi przez twórcę Locker, Wested Locker. No i to już było takie odkrycie totalne, że jednak musieli zapłacić, skoro ktoś przygotował im instrukcje i narzędzia do odszyfrowania, a pojawiło się to na VirusTotalu, bo któryś z pracowników, tak, bo to też widać, kto wrzuca, któryś z pracowników z Garmina, dostając taką paczkę, weryfikował, czy czasem nie jest ona złośliwa.
Drugim fajnym czy przykładem takim dla mnie znaczącym to jest Banco de Chile. Bank zaszyfrowany przez Sedyno Kibi, czyli Revila, do którego potem się przyznał, w październiku się przyznał. Na początku bank się nie bardzo przyznał co do rodzaju ataku, więc potem wszystko wypłynęło, tak, został wykorzystany PSEXEC, wszystkie oddziały zostały zaszyfrowane i oni tak ponad 2 tygodnie się podnosili z tego. Każdego dnia tam coraz więcej tych oddziałów było włączanych. Tam została wykorzystana do podniesienia uprawnień podatność ponad dwuletnia 2018-2019, już mamy połowę czy koniec 2020 roku, czyli widać, że przestępcy korzystają z każdej okazji, czy każdej słabości, jaką znajdą. No i na koniec podsumowując i część tą threat intelową i tą część ransomware'ową, jak żyć, no to prosty przekaz, jeśli chodzi o ransomware, patrzujcie swoje maszyny, bo nie znacie dnia ani godziny. Tutaj jakby ktoś chciał kontakt do mnie, najlepiej na LinkedInie mnie złapać, tam jestem i odpisuję na Twitterze czy na maila. Bardzo dziękuję, przepraszam za lekkie przeciągnięcie. Jeżeli są, już zatrzymuję prezentację i wskakuję tu do Was. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Tak patrzę jeszcze na czat. Tak. No to raczej są tu widzę stwierdzenia, z którymi po części się zgadzam, że ataki są bardziej profilowane. Natomiast to, co mówił Revil, tak naprawdę oni nie mają upodobań politycznych. Biorą, robią każdy, kto jest słaby. Jeżeli słaby w znaczeniu, znajdą słabości w organizacji. Jeżeli da się zdobyć przyczółek w infrastrukturze, bierze się ten przyczółek. Jeżeli nie, wysyła się maile phishingowe. Jeżeli te maile nie przyniosą efektu, robi się coraz lepszy ten phishing, czy się już profiluje pod osoby. Więc tak profiluje się. Tak, cel szyfrowania i nie ujawniania danych. Ogólnie, i to też Rawid, fajny wywiad, ogólnie polecam, powiedział, że w pierwszej kolejności to jest zaszyfrowanie danych, druga kolejność wyprowadzenie danych, trzeci tak jakby etap czy level to jest ransomware DOS i że teraz te rodzaje ataków oni łączą tak jakby w jeden, czyli wyprowadzanie danych, szyfrowanie danych a i jeszcze dosowanie tak, żeby zupełnie zmusić ofiarę do współpracy i do negocjacji, bo wiele ofiar tu nie chce negocjować. Natomiast dzisiaj jeszcze przeczytałem artykuł, pojawił się 27% firm, które zostały w tym roku zaatakowane ransomwarem, zapłaciły okup. Więc jeżeli mamy taką wysoką skuteczność płacenia, no to te ataki będą się pojawiać. Tu zwrot z inwestycji na pewno jest. Tak, Artur, 27%, link mogę wysłać w dzisiejszy ZDNet, coś takiego opublikował, więc zważając, że wiedziałem, że będę mówił o ransomware'ze i zobaczyłem tytuł, to byłem w szoku. Trzeba wziąć pod uwagę, że w Ameryce jakieś, nie chcę mówić, że uchwalono prawo, natomiast albo przypomniano wszystkim, że płacenie za ransomware jest to podleganie pod ustawę o wspieraniu terroryzmu i że te firmy będą ścigane i podobno Garmin obecnie ma jakieś tam problemy, choć de facto ci, co płacą, ci duzi gracze, którzy płacą, wykorzystują do tego firmy trzecie, jakieś doradcze, prawnicze, żeby to szło przez pośrednika, żeby czasem ktoś im też nie zarzucił. Tu jest dużo, ten proces jest też skomplikowany. No też białe kołnierzyki. Dobrze. To jeżeli nie ma więcej pytań, to ja bardzo dziękuję za wysłuchanie, za to uczestnictwo w dyskusji. No i do zobaczenia, jak już będzie możliwość spotkania się, czy to w Poznaniu, we Wrocławiu, czy w innych fajnych okolicznościach. Dziękuję,
Cześć wszystkim.